No cześć, właśnie jadę na wykopki. Tutaj po drodze znalazłem na ulicy jednego grosza. Mam nadzieję, że ten grosz przyniesie dzisiaj szczęście. Oczywiście dołączam go do znaleźnych monet. Pojedziemy w tym kierunku i zobaczymy, co na polu wyskoczy. Teraz spotkamy się już na miejscu. To na razie tyle. I tutaj w tym miejscu mieliśmy sygnał, a jesteśmy już na polu, praktycznie na miejscu. A pole dość znane, cały, można powiedzieć, tydzień na tym polu spędziłem, jak miałem urlop. Tutaj wyskoczyła kulka muszkietowa. Tak ona sobie wygląda. Jest z tej strony lekko spłaszczona, ale nie szkodzi. Najważniejsze, że coś się pojawiło w końcu. To jest bardzo istotne. Dobra, to na razie tyle i do następnego. I mieliśmy kolejny sygnał i wszystko skoczyła taka zmasakrowana jakby zatyczka od fajki. Tak ona wygląda. Dobra, idziemy dalej. To na razie tyle i do następnego. O, i tutaj mieliśmy kolejny sygnał i kolejna kulka muszkietowa wyskoczyła, większa tym razem trochę. Kulek jest tutaj nasianych na pewno. Tutaj były niedaleko bagna gdzieś, tutaj w tej trawie tam bardziej. Po pewno przychodzili sobie poszczelać z muszkietu, dlatego te kulki tutaj są. Dobra, to na razie tyle i do następnego. Mieliśmy kolejny sygnał i wyskoczyło coś takiego. Tak wygląda to sobie. No jakiś może, nie wiem, czy to nie jakiś grot przypadkiem od czegoś. No nie wiem, szczerze powiem, że nie wiem. Naprawdę. Możliwe. Dobra. To na razie tyle. Jak coś jeszcze będzie, to będziemy nagrywać. Do następnego. I mieliśmy kolejny sygnał w tym miejscu i wyskoczył taki kawałek kluczyka bodajże. Chyba tak. Dobra. To na razie tyle. Jak coś jeszcze będzie, to będziemy dalej nagrywać. Na razie to wszystko. I do następnego. Wyskoczyła nam monetka. Prawdopodobnie to 3 feningi będą. Tak mi się wydaje przynajmniej. Pruskie oczywiście. No, stan jest taki jak widać, nieczytelny. Ale najważniejsze, że jest. To jest najważniejsze. Dobra. Do następnego. Wyskoczyła kawałek łuski mauzerowskiej. Czas na podsumowanie. Czyli tak, zeskoczyła. Na początek w ogóle to znalazłem tego jednego grosza po drodze. Rocznik 2006. Później na polu to już tak, dwie kulki muszkietowe. Czyli ta i ta. Tutaj. Taki odłamek od kluczyka, coś takiego jak to, nie mam pojęcia, co to może być. Zatyczka fajki, tak wygląda, zmasakrowana trochę. Do tego, bo już później bateria mi padła, to
Niestety nie mogłem dalej nagrywać. Wyskoczyły mi dwa guziki takie. Jeden tak wyglądający. Nic na nim nie ma. I drugi taki. Do tego jeszcze wyskoczył mi kawałek łuski mauzerowskiej. No i jeszcze trzy monety w sumie. Czyli tak, ta monetka to jest, jak odczytałem teraz, nie wiem czy tu będzie widać, chyba tak, trzy feningi pruskie, jak widać, trochę mgli ostrość. Położę tak, może to coś da. No nie za wiele daje, dobra, ale wiem o co chodzi. Teraz odczytałem. Do tego wyskoczyły mi jeszcze dwie. Czyli nasza PRL-ka 20 groszy. Aluminiowa, rocznik 49. Czego mi nie chcę ostrości złapać. Nie słabi mi ostrości. Nie wiem dlaczego. Jak to jest, tak. Bateria szybko siada nieraz. O, teraz, tak. Dobrze ją widać. 20 groszy, jak widać. PRL. Rocznik 49. Też ostatnio znalazłem. Też 20 groszy PRL, przepraszam, 20 groszy Rzeczpospolita Ludowa, ale była miedziana, też 49. No na poprzednim filmiku bodajże było. I tutaj taka ciekawa monetka właśnie. Teraz też tak odczytałem, nie wiem czy będzie coś widać. Chyba nie, ale prawdopodobnie jest to jedna druga Kreuzera, rocznik 1793. Moneta dość wiekowa bardzo. Nie wiem, czy będzie. To złapie ostrość, może. O, teraz widać. Jedna druga Kreuzera 1793. Tak ona wygląda. No, niestety nie sreberko. I tak wygląda tył. Dobra. To na dzisiaj byłoby wszystko. No, w następną niedzielę niestety się nie wybieram, bo jadę na imprezę, także najprawdopodobniej jak znowu będę miał na rano po niedzieli, to postaram się po pracy skoczyć gdzieś na podę i może coś jeszcze wypadnie. Dobra, to na dzisiaj wszystko. Do następnego razu. Trzymajcie się, dasz dół i cześć.